Bytomiu na ulicy Legionów. Jadę do skrzyżowania z ulicą Strzelców Bytomskich. Oczywiście będę tutaj skręcał w lewo. Jak widzimy tutaj już przed samym skrzyżowaniem dwa pasy ruchu. Pas prawy do jazdy na wprost oraz w prawo. I pas lewy przeznaczony do skrętu w lewo w kierunku dworca. Czekamy na sygnał zielony. Jest zielone światło. Oczywiście jak jest miejsce, to wyjeżdżam za przejście dla pieszych. No i oczywiście muszę ustąpić pojazdom, które jadą sprzeciwka. Chwilkę to oczywiście może potrwać. Powiem tutaj, szczególnie właśnie w takich godzinach szczytu, no jest spory ruch. Jak widzimy, troszkę tych samochodów jedzie w ciągu ulicy Legionów. Ale jest wreszcie wolne miejsce, wyjeżdżamy. Oczywiście także musiałbym teraz ustąpić pieszym. I jadę w kierunku skrzyżowania, bardzo skomplikowanego skrzyżowania. Z Chrzanowskiego, Woźniaka oraz Piłsudskiego. Będę jechał oczywiście prosto. Zajmujemy lewy, tudzież środkowy pas ruchu. Właściwie to środkowy, bowiem tutaj mamy trzy. I tym pasem jedziemy sobie prosto w kierunku dworca kolejowego w Bytomiu.